Cześć kochani, witam Was bardzo, ale to bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Babskiego Gamingu. I dzisiaj będę chciała Wam przedstawić trzy gry, które bezpośrednio nawiązują swoim klimatem do miasteczka Twin Peaks. Jak wiadomo, dzisiaj 22 maja ma swoją premierę nowy sezon miasteczka Twin Peaks, w zasadzie nakręcony po wielu, wielu, wielu latach. Ja czekam z utęsknieniem właśnie na ten serial i w związku z tym doszłam do wniosku, że warto zrobić odcinek, w którym pokażę Wam trzy gry, które według mnie swoim klimatem nawiązują właśnie do miasteczka Twin Peaks. Numerem trzecim jest Kentucky Route Zero. Wcielamy się tam w kierowcę, gdzie wraz z grupą znajomych staramy się odkryć metafizyczne tajemnice właśnie tego regionu zero. Jest to swego rodzaju interaktywna opowieść, w której w zależności od tego, jakie decyzje podejmujemy, to mają one wpływ oczywiście na dalsze losy naszych bohaterów i na samo zakończenie. Obecnie ukazały się 4 epizody tej gry. 5. epizod ma się pojawić już wkrótce i 5. epizod tym samym będzie zakończeniem całej historii Kentucky Route Zero. Numerem drugim jest gra Missouri Falls. Jest to gra, która nigdy nie pojawiła się na konsole poza Japonią. Gra ukazała się na konsole PlayStation 1, czyli na PlayStation 1 i generalnie opowiada, znaczy w grze wcielamy się w nastolatka, który próbuje rozwikłać tajemnicze zaginięcie jego dwóch znajomych z klasy. Przede wszystkim to, co łączy powiedzmy Missouri Falls z Twin Peaks, to fakt, że cała akcja rozgrywa się w miałym miasteczku w Colorado i generalnie możemy od A do Z wyeksplorować to miasteczko. I druga sprawa, pojawia się również motyw tajemniczego zaginięcia. Czy to zaginięcie doprowadza do, tak naprawdę jest wynikiem jakiegoś morderstwa, tego Wam nie zdradzę. W grę możecie sobie zagrać za pomocą emulatora, także jeżeli nie mieliście okazji, to bardzo Was zachęcam. I numerem jeden, oczywiście w tym całym zestawieniu, jest tytuł Virginia, który mogliście widzieć na moim kanale bodajże chyba pod koniec zeszłego roku, albo na początku tego, już dokładnie nie pamiętam. Natomiast link będziecie mieć poniżej do playlisty. I generalnie jest rok 92, my wcielamy się w agentkę FBI i oczywiście próbujemy również rozwikłać tajemnicze zniknięcie chłopca. Oczywiście w tej grze samo zakończenie jest dla nas wielką niespodzianką. Jeżeli ktoś nie grał, to nie będę tutaj zdradzać. I tak naprawdę jakoś skłania nas do przemyśleń, czy też do refleksji. Także gra naprawdę jest super, najbardziej zbliżona klimatem spośród wszystkich tych trzech tytułów do miasteczka Twin Peaks. I teraz słuchajcie, ciekawostka. Generalnie wymieniłam trzy gry według mnie najciekawsze i najbardziej takie klimatyczne, które nawiązują ogólnie do całego opowiadania historii przez Davida Lyncha. Natomiast grą, która jest warta uwagi, również jest Black Lodge 2600. Jest to gra, która bezpośrednio nawiązuje do ostatniego, finałowego bodajże odcinka miasteczka Twin Peaks drugiego sezonu, gdzie wcielamy się w agenta Coopera i musimy odnaleźć Amy. I generalnie jest to gra, która ukazała się na Atari 2600 bodajże na jakoś w 83 czy 84 roku. W tą grę możecie sobie zagrać nawet teraz, jest możliwość ściągnięcia jej, Milka,
jest możliwość ściągnięcia jej albo na komputer, albo możecie zagrać poprzez przeglądarkę. Link do tej gry również macie poniżej, także zachęcam Was, kochani, do zobaczenia, jak kiedyś wyglądały gry na Atari 2600. Ja Wam bardzo serdecznie dziękuję. Jeśli podobał Wam się taki odcinek, to łapeczki w górę. Pamiętajcie o klikaniu w dzwoneczek Milcia. I oprócz tego, jeżeli chcielibyście, nie wiem, zobaczyć którąś z tych gier, które wymieniłam na moim kanale, to piszcie w komentarzach. I przede wszystkim piszcie w komentarzach, czy również czekacie na trzeci sezon Miasteczka Twin Peaks. W zasadzie nie wiem, czy to będzie trzeci sezon, bo po tylu latach nie wiem, czy można mówić o jakiejkolwiek tutaj sezonowości, ale dajcie znać, czy czekacie i czy będziecie oglądać dzisiaj właśnie ten odcinek premierowy, który ma się bodajże ukazać chyba na HBO. Kochani, ja Wam bardzo serdecznie dziękuję. Jeszcze raz zachęcam do klikania w dzwoneczek i dodawania lajków, bo właśnie tymi lajkami wspieracie moją pracę. Siemanko, dzięki!